Czyli mówisz, że taką roboczą godzinę jak możemy wycenić? 150 zł netto. Już z dojazdem, czy jak to liczyć? Nie. Dojazd jest osobno liczony z kilometra. Mhm. Zależy wszystko, jakim samochodem dojeżdżamy. No, to też trzeba sobie przekalkulować koszty. Aczkolwiek 2 zł netto z kilometra to do tego samochodu. Ale jest. Czasu pracy wtedy nie liczysz, tylko nie, dojazd. Nie, czasu pracy wtedy nie liczysz. Czyli z taką maksymalną dniówką, jaką mogłeś się spotkać? Do 2000 spokojnie można. Netto? Tak. Aha. Tak. Całkiem dobre pieniądze, wiadomo, że koszta też są... Koszta są, wszystko zależy od tego, jakimi narzędziami pracujemy, z czym się spotykamy na co dzień, tak? Okej, okay, ale to było kilka robót, tak? Przy tych 2000 dziennie? Za dzień? No w sumie 2 zlecenia do wyciągnięcia wtrysków. Są roboty takie, że 4 wtryskiwacze wyciągniesz w godzinę bezproblemowo i weźmiesz za to w sumie niewiele mniej niż za 4 bardzo, bardzo oporne wtryskiwacze, przy których się męczysz 8 godzin.